Już za chwilę w Polonii 24 pierwszy telewizyjny wywiad o przemocy w małżeństwie, samotności kobiet i szukaniu pomocy. Porozmawiamy z Katarzyną Figurą. Dziękuję. Na początek odkrywam bardzo intymną dla mnie sytuację, bo to musi przestać być temat tabu. Drżącym głosem po raz pierwszy w wywiadzie telewizyjnym Katarzyna Figura opowiada Polonii 24 o przemocy, której doświadczyła. Rozmawiała z nią Anna Morawska. Granica tabu coraz bardziej się przesuwa. Znane osoby coraz chętniej opowiadają w mediach o najbardziej prywatnych sprawach. Ale chyba jest pani pierwszą aktorką, która przyznała, że jest ofiarą przemocy domowej. Co panią skłoniło do tego wyznania? To po prostu musi przestać być tematem tabu. Musi być, przestać być tabu. To zbyt długo trwa, to zjawisko. Zdecydowałam się na publiczne wystąpienie, na zajęcie stanowiska w tych sprawach, odkrywając moją bardzo intymną i prywatną sytuację, dlatego że taką możliwość mam. Myślę, że jest setki, tysiące, być może nawet miliony kobiet w naszym kraju, które po prostu takiej możliwości nie mają, ukrywają to. Jest w tym również wstyd, jest pełne niezrozumienie tego zjawiska. Nawet jeżeli zostaje to ujawnione, te kobiety spotykają się z kompletnym niezrozumieniem. Mam sporo koleżanek w mediach, które są ofiarami przemocy domowej również. Boją się wyjść z tych toksycznych związków. Mm-hmm. Jak to wygląda w pani środowisku? Czy zna pani inne aktorki, które też są ofiarami przemocy domowej? Myślę, że te statystyki na pewno są zaniżone. Po prostu o wielu przypadkach nie wiemy. To wszystko dzieje się na ogół w zaciszu domowym, za zamkniętymi drzwiami. Tak jak powiedziałam wcześniej, często mamy poczucie jakiegoś wstydu i jakby przekonania, że spotkamy się z kompletnym niezrozumieniem. To, że to jest ukrywane, jakby jest przez nas same, przed okiem jak gdyby takim zewnętrznym, publicznym, jest wynikiem, nie wiem, strachu, lęku, że możemy być niezrozumiane, że to jest aż po prostu trudne do uwierzenia, że to się zdarza. I myślę, na pewno w moim środowisku również jest bardzo dużo takich przypadków, ale nigdy też nie rozmawiamy o tym, dlatego że jest, tak jak powiedziałam wcześniej, jest właśnie to poczucie, nie wiem, wstydu, jak gdyby lęku przed spotkaniem się z totalnym niezrozumieniem. Pani przykład pokazuje, że przemoc dotyka nie tylko przysłowiowej kowalskiej, niewykształconej, prostej kobiety, która daje się zdominować przez mężczyznę w domu. Skala jest po prostu nieprawdopodobnie wielka i nie zależy to ani od wykształcenia, ani od wysokości zarobków, ani... Myślę, że... Myślę, że skala tego zjawiska jest ogromna i absolutnie nie dotyczy to tylko tak zwanych, nie wiem, rodzin czy środowisk patologicznych. Nie zależy, to zjawisko występuje niezależnie od zarobków, wykształcenia, od środowiska, od miejsca zamieszkania. Po prostu wszędzie, zawsze może znaleźć się mężczyzna, który na zewnątrz buduje idealną fasadę, nie wiem, idealnego męża, ojca,
czy partnera. A za zamkniętymi drzwiami po prostu staje się potworem. Czy pani rozwód jest już pewny? Absolutnie tak. W filmach zawsze grała pani rolę kobiet silnych, zdecydowanych. Czy trudno było? Jest to jakiś prawdopodobnie mój osobisty paradoks, ale w tym ujęciu można powiedzieć, że mój zawód akurat dawał mi możliwości, był pewnego rodzaju wybawieniem, prawda, i możliwości jakby budowania właśnie pewnej siły, nawet tej fikcyjnej, prawda, dla moich postaci, ale które mogły mnie wyprowadzać z sytuacji bardzo dramatycznej mojej osobistej, kiedy wracałam do domu, czy zanim wyszłam z domu, właśnie żeby zagrać taką czy inną rolę. Wiele kobiet nie ma takiej możliwości. Może to jest również odpowiedź na to, że tak długo to trwało, że jakoś, pewnie za sprawą również mojego zawodu i tego, że moja własna wartość, poczucie mojej wartości, zaufanie do siebie samej jednak nie zostało całkowicie zniszczone, bo jak gdyby scena, czy kamera, czy kolejne zadania dawały mi możliwość jakby i odbiór publiczności, prawda, czy docenienie krytyki zawsze jakby dawało mi jakieś poczucie siły, które nieustannie było podważane w domu. Myślę, że wiele kobiet takiej możliwości nie ma. To jest jak gdyby bardzo, bardzo wyjątkowa moja sytuacja, ale tym bardziej mając tego rodzaju narzędzia i tego rodzaju wsparcie ze strony jak gdyby publicznej, tym bardziej czułam, że jest to konieczne, żebym wypowiedziała się, żebym odkryła po prostu prawdę, co się działo w moim życiu. W tym sensie mam wielką nadzieję, że to może dać siłę, może stać się, nie znajduję innego słowa, ale pewnego rodzaju inspiracją dla wielu kobiet, że one również mogą zmienić swoje życie. Że nie muszą być straceńcami, nie muszą być ofiarami do końca życia, że ich życie może jednak, życie ich dzieci, rodzin, może po prostu wyglądać inaczej. Słowo ofiara jest jednak kojarzy się ze słabością, więc jak kobiety mają znaleźć w sobie tą siłę, szczególnie te, które stają przed wyborem bezdomności tak naprawdę. Wiele kobiet, decydując się na to, by odejść od swoich partnerów czy mężów, oprawców, trafia do domu dla samotnych matek co najwyżej. Tak, albo całymi latami do końca życia żyją w tej przemocy, co jest też straszne. Myślę, że skąd czerpać siłę? Zmienić system wsparcia. Jakby pani teraz to widziała? Na pewno budować w sobie, nie dać podważyć wiary w siebie. Musi być wiara w siebie, musi być budowanie, jak gdyby cały czas praca i budowanie właśnie wewnętrznej siły. Na pewno w tym przypadku najważniejsza jest rodzina, najbliższa rodzina. I ten związek, mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach jakby nastąpił jak totalny kryzys. Mówi się wiele o kryzysie ekonomicznym, o kryzysie finansowym, ale kryzys podstawowych wartości, więzów rodzinnych. Przyjaźni, prawdziwi przyjaciele mogą być ogromnym wsparciem. Bez tego jesteśmy absolutnie bezbronne. I jeżeli poddamy się temu, nie będziemy szukać siły w tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli w nas samych i w więzach rodzinnych i przyjacielskich,
pozostaniemy na zawsze ofiarami. Czy zdecyduje się pani lub już zdecydowała założyć niebieską kartę i czy uważa pani, że jest to ważna procedura? Tak, absolutnie tak. Nie wiedziałam o istnieniu tego rodzaju wsparcia ze strony policji i kuratora. Każda z nas, każda z kobiet może założyć taką niebieską kartę, zgłasza się to na posterunku policji i wówczas jesteśmy objęte pewną pomocą. Myślę, że ta pomoc jednak mimo wszystko jest jeszcze niewystarczająca. Premier Donald Tusk zapowiedział, że podpisze konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Czy podpisanie tego dokumentu, pani zdaniem, to ważny krok? Myślę, że to jest bardzo ważny krok i naprawdę świetnie, że nareszcie się to stało. Natomiast myślę, że to jest w dalszym ciągu niewystarczające, że jest bardzo wiele przepisów w naszym kraju, które trzeba zmienić. Najlepszym przykładem jest to, nawet jeżeli jest założona niebieska karta, prawda, i jest stwierdzona przemoc w rodzinie, to jednak te kobiety ze swoimi oprawcami muszą żyć przez całe lata, prawda? Nie ma wystarczających przepisów, żeby na przykład, żeby natychmiast, jeżeli jest dowód na to, że taka przemoc jest, że dalej te osoby, czyli ta ofiara i osoba, która dopuszcza się przemocy, żyją razem pod jednym dachem. Zmieniając temat, w Polsce w małych miejscowościach i na wsiach pracuje około 20% kobiet. Czy uważa pani, że w biznesie, w przedsiębiorczości również powinny być parytety? Na pewno parytety są dobrą rzeczą, dlatego że przynajmniej na jakiś czas, bo jakby unormują tę sytuację. Wiele kobiet, które są zdolne, które mają potencjał ogromny, żeby zabłysnąć w danym zawodzie, jest ograniczana właśnie przez to, że te parytety nie istnieją. Także na pewno jestem za tym, żeby to funkcjonowało. Z drugiej strony, bezpośrednio w moim zawodzie, myślę, że taką sprawą decydującą jest na pewno talent i sposób wykonywania powierzonych mi zadań. I na pewno to przede wszystkim decyduje, że jestem zaangażowana czy w teatrze, czy do filmu, prawda? Także tutaj chyba w mniejszym stopniu, myślę, parytety mają jakby znaczenie. I myślę, że to się nie zmieni. To znaczy, sądzę, że będę angażowana w dalszym ciągu tylko i wyłącznie z racji tego, że tak, a nie inaczej wykonuję swoją pracę. Konkludując, co należy zrobić, by kobiety nie były ofiarami, nie były krzywdzone? Jaka jest pani dzisiejsza recepta na sukces osobisty, na walkę o siebie? Rodzina jest podstawą, te więzy rodzinne, miłość, szacunek wzajemny. To jest po prostu podstawa, jak również przyjaciele, ci prawdziwi przyjaciele, którzy w dużym stopniu stają się rodziną. To wsparcie, bez tego wsparcia myślę, że moja sytuacja dalej byłaby ogarnięta ciszą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na koniec krótkie spojrzenie na rynki walutowe. Euro, franki, dolar.